Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim nowym projekcie. Gabel z tej strony, to jest mój kanał i to jest generalnie mój nowy projekt. Gramy w Civilization 5, grę, która jest czymś zupełnie innym niż to, co zazwyczaj się pojawiało u mnie na kanale. Dlaczego akurat Civilization 5? No bo moja przygoda z tą grą liczy już 188 godzin, a jest to gra warta uwagi na pewno, jeżeli nie jedna z najlepszych. Firaxis to studio, które robi jedne z najlepszych gier turowych. Ja byłem, chyba mogę powiedzieć zawsze, że byłem fanem turówek w jakimś sensie, choćby dlatego, że sporo swojego życia, zwłaszcza w moich młodszych lat, w liceum przegrałem w Magiki. A to też jest w końcu turowa gra, co prawda karciana. Civilization grałem w dwójkę, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że w trójkę też. Nigdy jednak nie były przygody takie bardzo, ale to bardzo długie. Jeżeli chodzi o to, jaki jest plan na ten projekt, bo trzeba tu jasno powiedzieć, że to nie będzie let's play w tym takim stricte sensie. Nie będziemy grali całego scenariusza od początku do końca. Choć w pewnym znaczeniu tak. Ponieważ ja zagrałem w tą grę, zaraz zobaczmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, mniej więcej sześć partii. Sześć partii zagrałem w Civilization 5 jako pojedynczy gracz. Próbowałem swoich sił w multiplayu, średnio mi to wyszło. No ale cóż, po prostu nie mam za bardzo tego talentu. Rozegramy, to będzie seria materiałów, w których każdy będzie w jakimś stopniu pokazywał pewien fragment rozgrywki. Ja się postaram to trochę pociąć, mam nadzieję, że będzie w miarę możliwości na tyle krótko, żeby było interesująco, a zarazem nie na tyle długo, żeby to miało sens. Od czego zaczynamy? Musimy oczywiście zacząć od własnej gry. Jest to... Ta produkcja ma to do siebie, że jest bardzo ciekawa. Ja w ogóle lubię te gry, ponieważ one nie mają jakiejś takiej ustalonej formuły. Wiecie, jak się gra w RPGa, to zawsze jest historia, są bohaterowie, są dialogi. Jak się gra w strategię taką bardziej osadzoną w pewnych realiach, czy to Warcraft, czy Starcraft, czy Kingdom Under Fire, to one też mają pewne jakieś takie ustaloną sytuację, w której się mieszczą. A to, co wydaje się, to jest dokładnie przeciwległe spektrum. To jest gra, w której są pewne systemy, które tworzą grę i odpowiadają za to, jak ona funkcjonuje. A reszta niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Dlatego też o tyle generalnie możemy się tak w jakimś stopniu określić, wybierzemy sobie, kim chcemy grać. Ja nie grałem już paroma osobami. Grałem między innymi Katarzyną, która moim zdaniem ma najlepszy na świecie dodatkowy plus. Surowce strategiczne dostarczają plus jeden do produkcji, a konie, żelazo i uran ulegają podwojeniu. Konie, żelazo i uran, jedne z najważniejszych surowców odpowiedzialnych za armię. Próbowałem Napoleonem, nie wyszło to za dobrze. Octavian August ma również dość interesujące i ciekawe siły, legioniści, balisty. Ale ja bym wybrał coś bardziej egzotycznego. Sulejmanem grałem niedawno, Teodora Bizancjum, jedno wierzenie więcej niż zwykłe podczas zakładania religii. To jest takie trochę słabe, szczerze mówiąc. Amerykanami niespecjalnie lubię grać, bo ostatnio mi trochę podpadli. Wielcy generałowie otrzymują plus 15, to jest Wu Zhentian, Chiny. Też może nie do końca to, czego szukam. Ale był Dariusz. Dariuszem jeszcze, szczerze mówiąc, nie grałem. Gdzie on jest? Gdzie się podział Dariusz? Dariusz pierwszy. Persowie, dziedzictwo Achemedinów. No, to brzmi ciekawie. Mamy nieśmiertelnych jako jednostkę. Mamy sąd, satrapy. Złote ery trwające 50% dłużej. Złota era to jest bardzo fajna rzecz, bo spoko nam po prostu podwyższa pewne statystyki. Podczas złotej ery jednostki otrzymują plus 1 do ruchu i 10 premii do sił bojowych. Tak, to brzmi fajnie. No, Persja to był no interesujący kraj. Dalekie podboje i no generalnie cały Bliski Wschód niemalże w garści. Jeżeli chodzi o mapę, właśnie to wiecie co, przejdźmy sobie do zaawansowanego rozwoju. Pozostałych przywódców ja raczej zostawię na losowe cywilizacje, nigdy nie wiadomo co się tam właściwie stanie. Zagramy na kontynentach, to jest mój ulubiony rodzaj mapy, albo nie. 4 strony świata na pewno nie podoba mi się po prostu ta mapa.
Granica. Jeden kontynent usiany górami, symulujący trudny teren pogranicza. Brzmi ciekawie. Jezioro. Świat bez oceanów, jedynie z mniejszymi obszarami wodnymi. Czyli niewskazana mapa dla potęg oceanicznych. Kontynenty plus. Opcja podobna do kontynentów, ale z rozbudowanym skryptem dla archipelagu wysp i rozmieszczenia państw miast. Ciekawe. Małe kontynenty, świat składający się z kilku średniej wielkości mas lądowych i kilku mniejszych wysp. To brzmi ciekawie. Rozmiar mapy. Raczej zagramy na zwykłej mapie. 8 graczy, 16 państw miast. Wiecie co? Dodamy sobie właściwie nawet tych graczy. Dodamy graczy SI do 10, żeby było trochę bardziej dynamicznie. Państw miast zrobię trochę mniej tym razem, ponieważ one mają to do siebie, że prędzej czy później zaczynają przeszkadzać na tej mapie bardziej niż pomagać. Trudność Wataszka, to jest ten trzeci poziom. W sumie mój już no, de facto łatwy, no ale no, na wyższych. Próbowałem wyższe, generalnie wychodziło mi to średnio. Zagramy może więc. No, zagramy na Wataszce. Zwłaszcza też z tego powodu, że nie chcę, żeby to trwało nie wiadomo jak długo. Epoka. Zacznijmy w średniowieczu. Może tym razem tak troszeczkę inaczej. Albo nie, dobra. Nie będzie epoka klasyczna, żeby nie było. Nie będziemy biegać z młotkami z kamienia, ale i tak będzie w porządku. 4 miliardy lat, 3 miliony lat, 3 miliardy lat. Świat, temperatura umiarkowana. Nie, weźmy sobie wysoką i klimat wilgotny. Bo Persja to jest taki Mediterranean, jak to się ładnie z angielskiego nazywa, czyli śródziemnomorski. Właśnie raczej temperatury wysokie i wilgotne. Poziom morza średni. Niech będzie surowce, a obfite, czemu nie? Jeżeli chodzi o zwycięstwa, to zawsze mam problem, bo czasowego specjalnie nie lubię. Ono jest takie trochę mi to śmaki nie owakie. Dyplomatyczne wyłączam prawie zawsze, bo ono mnie generalnie trochę denerwuje. Kulturowe nigdy mi się nie udało osiągnąć i nigdy nie widziałem, żeby ktoś wygrał je osiągając. Dominacja siłą rzeczy, zdobycie wszystkich i pokonanie wszystkich graczy to jest takie lubiane rozwiązanie naukowe. O tyle naukowe jest fajne, bo o nim zawsze wiadomo, kto je próbuje osiągnąć. Nie będziemy się ograniczać, jeżeli chodzi o ilość tur. Bez barbarzyńców nie, oni zawsze dodają trochę krwistości tej pierwszej fazie rozgrywki. Bez niszczenia miast, to generalnie wszystko jest ok. Szybki ruch nam trochę pomoże, bo to jest jednak let's play, to nie pozwolę, żeby te jednostki nam tak latały. Stan z lekkim rozmieszczeniem, starcia pojedynczych miast, nie, pełna eliminacja graczy. No to może nam trochę utrudnić życie de facto. No to chyba nawet jest ok. Taki stan, tak, taka rozgrywka może być ciekawa. Dobra, zacznijmy to. Niech cię niebiosa błogosławią, Dariuszu, królu Persji. Przewodzisz potężnemu i mądremu ludowi. U zarania dziejów wielki perski wódz Cyrus zbuntował się przeciwko wielkiemu imperium medyjskiemu i zniszczył je w 550 roku przed naszą erą. Dzięki przebiegłej dyplomacji i potędze militarnej Cyrus Wielki podbił bogatą Lidię i wielki Babilon. A kilka lat później jego syn podporządkował sobie dumny Egipt. Z czasem perska potęga dotarła do odległej Macedonii, będącej bramą do greckich państw miast. Persja długo się rozwijała do momentu, w którym nikczemny Aleksander Macedoński zniszczył to wspaniałe imperium w jednej błyskawicznej kampanii. Dariuszu, twój lud liczy, że przywrócisz Persji dawną potęgę i chwałę. Imperium twoich przodków musi się odrodzić, pokonać wrogów oraz zaprowadzić na świecie pokój i porządek. Królu, czy odpowiesz na to wezwanie? Stworzysz cywilizację, która przetrwa próbę czasu? Dariusz to była ciekawa postać, jeżeli dobrze pamiętam historię. Najbardziej mi się podoba z tym całym wprowadzeniem. Te wprowadzenia są w ogóle fajne. Pierwszy raz w ogóle słuchałem wprowadzenia Dariusza. Bardzo mi się podoba to Aleksander Macedoński Nikczemny. No i nie miał chyba takiego przydomku. Teraz tak, po pierwsze wiemy, że mamy nieśmiertelne jednostki epoki starożytnej. Oni zastępują kogo? O, fajnie, regenerują się szybciej niż włócznicy, dobra. I sąd, który daje nam zadowolenie plus złota, 25% złota. I państwo musi mieć wbudowane targowisko. Dobra, zacznijmy to. Po pierwsze zaczynamy z trochę większą ilością ludzi. To jest fajne. Mamy jedną jednostkę nieśmiertelnych, drugą jednostkę nieśmiertelnych, jedną jednostkę robotników.
Mam wrażenie, że zaczynamy naprawdę w fajnym miejscu. Zaczynamy w jakimś takim, gdzieś u styku jakichś kontynentów. To mogą być może jakieś wewnętrzne, zobaczymy. Dobra, najpierw trochę zobaczmy tego świata szerzej. Właśnie, to mi się podoba, że te jednostki się znacznie szybciej przemieszczają. Chyba to jest dobre miejsce, żeby zacząć zbywać miasto. Szkoda, że to pole nie jest kurcze na podwójnie, no w sensie, że nie ma morza, dostępu do morza i tu, i tu. No ale niech będzie. Zacznijmy tutaj. Czyli zakładamy Persepolis. Oczywiście, że zakładamy Persepolis. To jest tak, pozwólcie, że sobie otworzę w ogóle to. Obróbka brązu. To już wynaleźliśmy, tak? Tak, teraz muszę wynaleźć coś nowego. Jazda konna. Kurczę, 20 tur, to długo potrwa. Czy obróbka żelaza? Potrzebowalibyśmy jakieś budownictwo. Kurde, wszystko 20 tur. Dużo. Optyka mniej by zdajęła. Pozwolę na okrętowanie. Nie, weźmy jazdę konną. Ponieważ kto wie, najpierw trzeba zbadać w ogóle ten cały świat, który nas interesuje. Chłopaki właściwie do tych robotników trzeba wysłać tutaj. My musimy wybrać, co to miasto cholera ma zbudować nam. Ja zazwyczaj zaczynam od pomnika. Mury, no jeszcze nie są za bardzo nam potrzebne, bo nie mamy przeciwników. Wielka biblioteka, to wszystko jest drogie i długo. No proszę was, długo trwa tego budowa. Młyn wodny. Trochę żywności, zwiększa produkcję. Pomnik nam trochę przyspieszy kulturę. I jedziemy z następną turą. No, to powinno w miarę szybko trwa popójść. Czyli wątpię, żebyśmy w drugiej turze już spotkali kogoś. O, już możemy przyjąć ustrój, bardzo fajnie. No wy tak trochę tam pójdziecie w lewo, w prawo. Wy tu. I ustrój. Teraz musimy się trochę zastanowić, bo Persowie zawsze byli krajem bardzo ekspansywnym, że tak powiem. Oni dość szybko podbijali te swoje ludy. No dopiero właściwie Grecy im postawili taki opór, którego nie byli w stanie pokonać, więc co nas właściwie interesuje? Albo skuteczność naszych wojsk, czyli honor, albo jakaś dynamiczna ekspansja. Tradycja. Tradycje wybierają małe imperia. To za tyle problem z tymi małymi imperiami, z tą tradycją, że dobra, mam trzy dodatkowe punkty kultury z stolicy, tylko że z tradycją. Każde imperium w tej chwili jest małe. Wolność. Wybór dla cywilizacji pragnącej dynamicznej ekspansji. To nas właściwie chyba najbardziej interesuje. Więc weźmiemy wolność. Obywatelstwo, republika, rządy zbiorowe. Tak, to jest ok. Co? O, jeszcze możemy. Aha, no tak, wybrałem drzewko, teraz muszę wybrać jakąś konkretną bardziej. Tempo pracy robotników zwiększa się 25%, a w pobliżu stolicy pojawiają się robotnicy, to jest dobre. Co, jeszcze? A, możliwe, że mamy po prostu. A, już wiem, co się pewnie stało. Chyba mamy, że tak powiem, nadwyżkę kulturową za starożytność. To nam daje plus 1 do produkcji w każdym mieście, plus 5 do produkcji w miastach wznoszących budynki, plus 1 do zadowolenia z każdym z twoich miast połączonych ze stolicą. Nie mam jeszcze takich miast, więc z tego plusu za bardzo nie skorzystamy. A każde założone przez ciebie miasto zwiększy koszty kulturowe przyjmowania ustrojowo mniej niż 30% mniej niż zwykle i rozpocznie złotą erę. No do złotej ery jeszcze mam trochę daleko, więc na razie wolimy sobie to. I to chyba tym razem już koniec. Tak, mamy drugich robotników i następna tura, poproszę. Ci nam zaczną tu oczywiście budować jakąś farmę. Wy chłopaki będziecie. Wy farmę mówię, nie? Wy plantacje. A my tam biegamy sobie trochę. Zastanawiam się, gdzie zaczynamy. Czy jesteśmy bliżej. Jesteśmy po jakimś takim terenie. Tutaj mamy umiarkowane ziemie. Taki klimat umiarkowany, a tutaj już taki bardziej ciekawie wyglądający. Dobra. Tam jest złoto, kamień, jest bydło. Tu byśmy sobie założyli drugie miasto, myślę. Następna tura, chłopaki tam robią, pracują, fajnie. Mamy ruiny, nie jest tak źle, bo nie spotkaliśmy do tej pory nikogo z tych takich wrednych gości, takich barbarzyńców, co jak na początek wydaje się trochę dziwne. Mam tylko nadzieję, że nie przyjdą. O, super, zbadaliśmy ruiny. O! I jest pierwszy z naszych towarzyszy. Aloha pumehana ho'omika i oe ke hoa. Owau o Mhm. kamehameha. Kumo i o ke yalala ni moku. Polinezyjczyk. Konsul Kamehameha z Polinezji. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie, które tu zastosowali, że ci goście po prostu gadają i nawijają w swoim języku. No jak na razie nie mam za bardzo powodu, żeby się cokolwiek z nim
sprzeczać. Jesteśmy w przyjaźni, bo nic wielkiego się nie stało. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie coś od ciebie wziąć. Czy jesteśmy ambasadę przyjąć? Dobra, to nam daje trochę fajnej sprawy. To nam pozwala zobaczyć, gdzie oni są. Przede wszystkim nie są za wodą. Właściwie mi wysłał włóczników. O, a my już mamy pikinierów, no to by pomyślał. Wy chłopaki budujecie plantację i budujcie ją dalej. A, czyli jesteśmy raczej na południu. Zbadaliśmy ruiny i oczywiście musiałem się wygadać, jest obozowisko bandytów. Barbarzyńców. Dobra, jedziemy dalej. Aha, Persepolis. Musimy coś jeszcze wybrać, co byśmy tu chcieli zbudować. Zobaczmy. Budowanie cudów na tak wcześnie to nie jest najlepsze rozwiązanie. Możemy zbudować nieśmiertelnych, ale ja bym poszedł... Tak, osadników jeszcze za bardzo nie możemy. Natomiast to nie ma jeszcze dwóch obywateli. Trzeci robotnicy. To jest dobry pomysł. Robotników nigdy nie jest za mało. Dobra, teraz tak, was musimy rozwalić tak na szybko. Jest trochę takiej bijatyki. No ci nieśmiertelni sobie chyba dadzą radę. To mamy kolejne ruiny, które trzeba zobaczyć. No dobra, tu już właściwie widzieliśmy wszystko co było do zobaczenia. No to na pewno będziemy się rozwijać w tą stronę. Następna tura i przejęliśmy konie. Nasze imperium się rozrasta. Persepolis się zwiększyło, wy rozwalacie ich dalej. Nieśmiertelni. Nie tak byli, właściwie nie tak wyglądali w tym sławnym filmie 300. Ale co tu dużo mówić, to nie był film za bardzo. Cóż, to był film bazujący na komiksie, a nie na historycznych realiach, więc też nie przesadzajmy. Jeden błąd ma to, że oni są tacy szybcy. Te jednostki są takie szybkie. Przynajmniej jeden błąd to ma. Błąd nazywa się... przy tej szybkości trudno ich... Trudno zobaczyć, jak one się przemieszczają. Dobra, wybudujecie obóz, to się wie. No, tu jest właściwie koniec, tak się spodziewałem. Tylko mam nadzieję, że... Nie chciałbym, żeby ci Polinezyjczycy mi zabrali to miejsce tutaj. Bo to jest całkiem fajne miejsce na zbudowanie miasta. Okej, okay, więcej tyle. Jeżeli o to chodzi. Ci też dostali awans. Nie, to ci mają awans, spoko. Wyszkolenie przeciwko jednostkom w trudnym terenie. Okej, okay. Powinno wystarczyć. Może to będziecie ich trochę pilnować. Ci plantacje zbudowali. No to idziecie budować niską zagrodę, czyli stajnie. Jeździłem na koniach. Konie to są takie bardzo, to są bardzo fajne zwierzęta. No tak, czyli jesteśmy bardziej na południe. Bo tutaj już widzę, zaczyna się te nieprzyjemności, jakimi są lod, jakim jest lód. Lód ma to do siebie, że niestety nie pozwala za bardzo później, jakby to powiedzieć, nie pozwala się przemieszczać statkom. I to jest taki wredny trochę element. Możemy założyć panteon, to bardzo fajnie. Ale w międzyczasie, nowe miasto, no ja tak fajnie. Tnącym miastem. To dobry czas na stworzenie osadników i założenie nowego miasta. Nie wyłączyłem jeszcze za bardzo pomocy, tak. Jakbyście nie wiedzieli. Wybudujecie zagrodę, wybudujecie tego farmę. Spoko. Mamy w sam raz moment, żeby zbudować rzeczywiście właśnie osadników. Zająć to miejsce tutaj. Złoto. Bydło, kamienie, no, taki dobre miejsce do ekspansji. Wybierzecie tu. Co wam to dało? Nie wiem. Nie przeczytałem właściwie tego. Okej, okay. Was będziemy potrzebowali właśnie tam, na południu. Wąs mojego złota! O kurde, niedobrze. Jeszcze ze wszystkiego to są ci, no. No, ale nie jest tak źle. Nieśmiertelni sobie poradzą. I wytłuką ich, jeżeli wszystko się uda za jednym razem. To są łucznice, to jest słaba jednostka. Jednostka z pierwszej. A no nie, no dajcie spokój. Świetnie. To byśmy sobie założyli myślę trzecie miasto. Właśnie to złoto, to są takie elementy najważniejsze. Niestety nie u tego wylotu. To na pewno. Bo tutaj wiem, że tu jest... Nie, to by trzeba sprawdzić, dobra.
Czyli to musimy sprawdzić po prostu. Wy się pchacie tam. Następna tura. No, początek w miarę znośny, myślę. No, załatwcie go i miejmy spokój. Łusznicy, bardzo dobra rzecz. 30 sztuk złota, raptem tyle. Aha, wy skończyliście ten, budować obóz, czyli przeskoczycie tutaj i w końcu rozwinęliśmy, mamy złoto. Co generalnie znaczy, że jest super. Wy się przesuwacie dalej w tamtą stronę. Wojnicy łaskawie może opuszczą nasze tereny. Wy się będziecie kurować, a wy budujecie kopalnię. Dalej na południe. Czas... Aha, oni po prostu sobie przeszli. No tak, dobra. Wejdziecie w tą stronę. Musimy sprawdzić, czy tu jest przejście. Bo jeżeli tak, to w takim razie budujemy wtedy to miasto tutaj. Trzecie miasto będziemy budowali tutaj, a jak nie, no to tam. Albo tu. Gdzieś mniej więcej w tej przestrzeni, że tak powiem. Jazda konna prawie się wynalazła, czyli za chwilę usłyszymy, że... Królestwo! Za konia! Pięknie. Konie mamy, będziemy mieli za lada moment. Co generalnie znaczy, że jest bardzo dobrze. Wybudujecie tutaj kopalnię później. Nowe badania. Musimy się znowu zastanowić, co tu byśmy nam się przydało. Właśnie tak jak mówię, no łucznicy by nam się przydali. To ci lepsi, czyli właśnie budownictwo bierzemy. Mam nam dać terakotową armię, tartak. Tartaku akurat nie mamy za bardzo punktów, żeby to z tego skorzystały, ale łucznicy z łukiem kompozytowym to jest bardzo dobre jednostka. No ale widzę, że to nasze imperium tak będzie mogło zająć tą całą przestrzeń. Tak jak mówiłem. Tu się nie da zbudować. Przez ten lód i ten lód nie jesteśmy w stanie w ogóle się rozwijać w tym akwenie, więc miasto tutaj budować nie będziemy. Robotnicy, wy budujecie kopalnię. Wy skończyliście kopalnię budować, więc przejdziecie łaskawie tutaj i poczekacie, aż zajmiemy to. Co się powinno stać w miarę szybko, myślę. W międzyczasie wyście się łaskawie wyleczyli, nasi drodzy nieśmiertelni. Bardzo z nich nie bardzo tacy nieśmiertelni, skoro chudy musieli się leczyć. Dobra. My tu czekamy. Tak jak mówię, to złoto by się przydało. Złoto jest dobre, jest bardzo fajne na handel. Nasi ludzie generalnie się cieszą. Ja lubię w tych grach to, że one mają co do siebie, że mają wiele współczynników, nad którymi trzeba panować. Wy na tę górę nie wejdziecie, więc będziecie pilnowali tutaj. Ważne, żeby pilnować takich miejsc. Żeby widzieć, że tak powiem, tą przestrzeń, bo ona wam da... Wy wracacie do miasta, wy czekacie. No i czasami to jest właśnie tak trochę czekania w tej grze i to jest ten problem. W każdym razie, tak jak mówiłem, dobrze jest widzieć te przestrzenie, żeby się tu nie odrodził znowu jacyś paskudni barbarzyńcy. To jest rzecz, której bardzo nie chcemy. Jestem natura... wiecie co? Zaczniemy budować tam drogę. Że tak powiem, trochę wyprzedzając. Pewne rozwiązania. Wybudujecie drogę do tego pola. A wy wrócicie do miasta. Nie, tam będziecie stali, dopóki wam się coś ciekawszego nie przyjdzie na myśl. Co ten Polinezyjczyk tam będzie chciał? Honolulu założył. Kurde. Wszystkiego on założył Honolulu. No kurde. Dobra. Nieśmiertelni zostają. Osadnicy już są. Więc jedziemy właśnie tutaj. Tylko, że ja bym wolał nie tu, ani tu. Tylko de facto chciałbym tu. Bo jesteśmy tutaj znacznie bliżej tego złota. Niż stąd. Tak, tu. Robole. Już nie macie za bardzo co robić, nie? Następna tura. Tak, miasto się musi dalej rozwijać, czy przydałoby się zmienić, coś innego zbudować. Budujemy nieśmiertelnych. Jednostka bez rozkazu. I do przodu. To jest co? My jesteśmy w jakiej turze? Turze 173. Ciekawe. Wydaje mi się, że aż tyle nie było. Dobra, wy budujecie drogę do... Powiedzmy do... Ja to chciałem zbudować miasto z księdza zbudować, nie? Czy budujecie drogę mniej więcej dotąd. Wy w sam raz akurat kopalnia, a reszta czeka. No. Dojdziemy do jakiegoś takiego, myślę, momentu. Jeszcze jakieś 5-10 minut będę nagrywał.
Mamy kolejne możliwość przyjęcia kolejnego wyboru ustroju. Możemy wybrać honor, możemy wybrać pobożność, co zwiększa nam kulturę oraz wiarę. Tradycja ta bardzo nam odpada. Pozostałe są zajęte. Widok zaawansowany. O, nawet fajniejszy jest. Bo ja lubię zaawansowane rzeczy. Weźmy pobożność. To da nam trochę rozwoju do religii, a później się nam to przyda, myślę. Ponieważ założyć religię w tej grze jest fajnie. Bo to trochę pozwala się dość tak później rozwijać w trochę innym kierunku, myślę. No dobra, następna tura. Chłopaki są już coraz bliżej miejsca, w którym nazwą swoim nowym domem. Jesteśmy najbardziej sytymi ludźmi świata. Mamy nadwyżkę żywności. Pozostali gracze trochę tak. No tam, dzielimy podium z raz, dwa, trzy, czterema osobami. Interesujące. Wy tu zostajecie, wy tu też zostajecie. Póki co. Bardzo się nie rozwinęliśmy pod tym względem. Wy tu, to ja mówiłem. Świat jest okrutny, możemy przetrwać tylko jeśli ktoś nas wspiera. Ogłośmy światu zawarcie naszej deklaracji przyjaźni. Już mamy ambasady. Jak na razie wolałbym działać sam, wiesz? Dobra, szkoda, przynajmniej się nie obraził. Mam taką nadzieję. Oni się generalnie potem mają takie. Nie, jarzę trochę, że tak powiem, dyplomacji w tej grze. Czasami robię rzeczy, które bym się. Spodziewałbym się, że oni powinni nie zrozumieć, a oni ich nie rozumieją i potem już jest w ogóle śmieszne. Dobra, nasze Persepolis się rodzi w bólach trochę. Na szczęście jesteśmy jednak na otwarty akwen, mamy wyjście, że tak powiem, portu, bo miałem już taką sytuację, że zbudowałem po prostu pasargady założyliśmy, super. Mamy tu bydło, no to też będzie nasz, już prawie na pewno. Co możemy w tym mieście budować? No, przydałyby się kaplice. Tutaj też za chwilę zbudujemy kaplicę, żebyśmy mieli trochę więcej do tej religii naszej nieszczęsnej. Wy tu ciągle pilnujecie, to jest okej. No i kolejna tura ucieka. W międzyczasie nasi robotnicy pracują. Dobry Budownictwo! budynek musi mieć trzy cechy. Powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobre fundamenty i dobrze wykonaną konstrukcję. No, trudno się nie zgodzić z Johannem Wolfgangiem von Goethe. Też jest czasami zaskakujące, jakie postaci z historii wybrano, żeby tutaj po prostu żeby zbudować, że tak powiem, takie wstawki określające pewne rozwiązania technologiczne. Dobra, co mamy dalej? W Persepolis się skończyło budować. Co tu chciałem zrobić? Teraz to już mogli spróbować zbudować którąś z tych cudów. Stonehenge plus 5 do wiary. Wielka biblioteka, to brzmi ciekawie. Bo i kultura, i nauka, i darmowa technologia. Piramidy. Szybkość budowy ulepszeń zwiększona 25, a w pobliżu miasta pojawiają się dwie jednostki robotników. To jest też fajne, chociaż akurat robotników to trochę mamy. Posąg Zeusa. To jest do siły bojowej atakowanych miast, plus świątynia Artemidy, plus 10 do przyrostu w wszystkich miastach i produkcja szkolenia jednostek strzelniczych. Dobra. Też fajnie brzmi, ale nie, pójdziemy z Wielką Biblioteką. Ja zawsze lubiłem Wielką Bibliotekę Aleksandryjską. I tak, wy w tym czasie. No tak, no trochę nam to zajmie, więc pójdziecie tu. Będziecie na razie musieli poczekać. A, ci są tutaj, mamy nowych nieśmiertelnych. To wygnać chłopaki, podejdziecie sobie tu i postoicie w boku. Jest okej. Okay. Kiedy na razie znaleźliśmy przeciwników, Persepolis się zwiększyło, dzięki czemu prawdopodobnie znowu nam przyspieszyła budowa. Super. Te jednostki trochę tak postoją niestety w miejscach. Właściwie tych robotników to byśmy posłali od razu tutaj. Chociaż kurde, chyba prędzej tą drogę zbudują, nim oni tam dojdą. W ogóle mamy ciekawie, sporo fajnej przestrzeni. Się potem coś z tym zrobi. Wy się przesuniecie tu. Robotników przesuniemy tu.
No i tak, tak wygląda ta gra. Moim zdaniem to jest, wiecie, to jest niezła zabawa. Zwłaszcza później. Wyjdziecie tu. Dobrze było mieć tam właśnie taki garnizon, na przykład w mieście trochę. Zniesiono Stonehenge, daleki krainie, czyli ktoś nas ubiegł. Dobrze, że nie zacząłem budować Stonehenge. Pasargady się powiększyły, to również dobra wiadomość. Wy sobie poczekacie. Wyjdziecie tu. No i czekamy. Jak tylko zbudują tą kaplicę, to z tego miasta spróbujemy w Pasargadach zrobić trzecich osadników. Ja to zajmie 18 tu. Pizdu, dużo. Wy budujecie natomiast tartak. Dlaczego nie? Trzeba ulepszać pola wokół naszych miast. Nieśmiertelni, wyjdziecie tu i to tyle. Miasta się potem będą znacznie szybciej rozwijać, jak połączymy je drogami. Można być pewnym. To sobie czeka. Wy możecie zająć się miastem. 17 siły garnizonu, bo miasta mają tyle. Dobra. No, następna tura, proszę. Gdzie ja kazałem tym gościom budować tą cholerną? Stworzył instrument, by wiedzieć, czy księżyc jest w pełni, czy nie. Super, fajnie. To nam pozwoli się zokrętować. Czyli będziemy mogli trochę więcej znowu poszperać po światowej mapie. Musimy wybrać nową technologię do wybrania. Oprócz żelaza jest spoko, bo pokazałaby nam żelazo. Ale zacznijmy od matematyki, myślę. To nam da konstrukcja sądu. Sąd jest ważny w późniejszej części gry. Ale jednak te katapulty są ważne dla nas. Następna tura. No i to jest takie, następna tura. Do pewnego momentu to po prostu... Co? Czemu wy się nie możecie zaokrętować? Nie, to nie. Spróbujemy popłynąć trochę inaczej. No, jeden garnizon to jednak by się przydało mieć. A ja bym chciał gdzieś tu budować to miasto, nie? Gdzieś się to miasto zbudować. Co jest? Zatem możecie popływać, jak widzę. To jest okej, następna tura. 14 tur do osadników. Uff, to szybciej zbudujemy tą nieszczęsną bibliotekę. No dobra, wy to tam będziecie se stali dalej, no bo co? Bydło. Bydło. Bydło to jest w polskim Sejmie. Następna tura. Tak, trochę o polityce człowiek też musi wiedzieć, jak chce w takie gry grać. Szlak handlowy stworzony. Czyli mamy super, mamy zbudowane połączenie. Wy natomiast idziecie tu. No my przesuwamy naszych drogich chłopaków dalej. Dlaczego oni chcieli zaokrętować, tak kurde nie rozumiem. Może to musi w mieście mieć miejsce? Było dziwne trochę, szczerze mówiąc. Dobra. Mamy drogę, ładna droga. Kamera jest statyczna, przez pola, lasy, biegnie. Wy musicie tutaj się przesuwać, żebyśmy nam się nie pojawili jacyś nieprzyjemni goście. Ci pikinierzy, no dobra, no. Jeszcze to trochę potrwa. Okej. Okay. Jesteśmy gdzieś już mniej więcej blisko końca, myślę. I pięknie. Zaczyna się złota era dla nas. I od tej złotej ery pewnie zaczniemy następny odcinek naszej małej serii przygody z Civilization 5. Dziękuję wam bardzo serdecznie, jeżeli byliście tu z nami. Ze mną. Przez początek perskiej dominacji nad światem, bo chyba ku temu prędzej czy później będziemy dążyć. Zobaczymy. Zobaczymy, jakich przeciwników będziemy mieli. Zobaczymy, jak to się generalnie rozwinie. Za to wam serdecznie dziękuję, że sobie tutaj razem chwilę posiedzieliśmy. Jeżeli macie jakieś komentarze, walcie śmiało. Po to są komentarze na dole, żebyśmy mogli ze sobą trochę pokonwersować. Miłego dnia wam życzę, ja nazywam się Gabriel i było mi bardzo miło, że przyłączyliście się do tej małej światowej dominacji, którą właśnie rozpoczęliśmy.